filmu, tylko gościu spotkania dzisiejszego. Tutaj mówią też o tym, że to swój człowiek, takie wyrażenie pada dzisiaj w poniedziałek. No, swój człowiek, no to swoim człowiekiem też był Jezus Chrystus. On był swoim człowiekiem. Dlaczego on tego swojego człowieka, Jezusa Chrystusa, by przenieść widzów w świat cichociemny. Dlaczego tak potraktowali? Dlaczego nie byli mili dla niego? Nie dali mu gościny, nie byli gościnni, a przecież no, Jezus Chrystus był nie byle kim. Nawet raz to podkreślił, że biednych i ubogich wokół siebie zawsze mieć będziecie. Mnie nie zawsze mieć będziecie, chodziło o olejek. Ale widzicie Państwo, jeżeli świat diabła jest diabelski, no to jest, czy to ze strony PO, czy to ze strony moherowych linii myślej, wszędzie szatan diabeł siedzi i teraz Polska będzie tu walczyć, to znaczy nie, odwracają uwagę od rzeczy istotnych. Biblia mówi, że Bogiem tego świata jest diabeł, małą literą Biblia pisze, bez hoteos, samoteos. Będą modlić się za Polskę, że nad Polską zły duch. Nad Polską leciał dobry duch, leciała Nirmala Devi, proszę Państwa, i powiedziała, że nad Europą, no to Polska w środku Europy, powiedziała, że biją złe wibracje, jeszcze wtedy, kiedy żyła Nirmala Devi, jako największy autorytet moralny wszechczasów. No, swego czasu tu w Warszawie był plakat, plakaty, największy autorytet moralny wszechczasów. To mnie aż zatkało, bo ja głosiłam Ewangelię bardzo sumiennie i dużo czasu na to właśnie pięcałam. Teraz głoszę przez internet, ale proszę Państwa, może być to skuteczniejsze, ale proszę Państwa, powiedziała, że złe wibracje z Europy, z Polski biją, to proszę bardzo, czy to to, czy to tamto, to tu nie ma świadków Jehowy musieli tu przybyć w roku 1905 od strony Gdańska, bo Polska, a Warszawa, Mazowsze, Wisła jest jakby pod Gdańskiem i tu w roku 1905 przybyli misjonarze Świadków Jehowy, także misjonarze, a misjonarze, chrześcijanizm, a chrześcijaństwo, prawda? Przecież chrześcijaństwo trzeciego, czwartego wieku to nie jest chrystianizm jezusowy. Trzeba puknąć się w główkę i zacząć w końcu Biblię czytać, żeby stwierdzić, że życie pozagrobowe, dusza nieśmiertelna są to nauki i dogmaty pogańskie, że trójca są to nauki fałszywe, nieprawdziwe. Całe mnóstwo świąt i uroczystości, których nienawidzi dusza moja, mówi Jahwe w Biblii, co przejęte z pogaństwa było. Trzeba było dobrze patrzeć, bo my teraz to widzimy z punktu widzenia wieków w XXI wieku, ale tak samo jak proces ewolucyjny przebiega bardzo wolno, tak samo powoli wchodziły te praktyki i zwyczaje. Bardzo powoli. A szatan, diabeł, jako profesor sześciotysięczny sprawdzał, czy to równo puchnie. Patrzeć, czy równo puchnie. Walił po łbie wszystkich i patrzył, czy równo puchnie. No durnota, czy teraz ile jest ludzi nabrzmiałych durnotą? Mówię, że brakuje im psychologii. Także Żydzi zabili swojego Jezusa. Tutaj mówią w radiu dzisiaj w pierwszym programie, że to był swój człowiek. Swój człowiek. No to właśnie przyjrzyj się, kogo żeście wy zabili. To był swój człowiek. To był wasz człowiek. Ale że oni odeszli od prawdy, mieli wypaczone usuwanie świętości, patrz się na planszę. Mieli swoje. No to więc swoje pogańskie złe wypaczone bronili, walczyli o to, a prawdę trzeba bezczelnie było zniszczyć. Dlatego dzisiaj też Biblia ląduje w śmietniku.
kotów mszczono. I to nie o to chodzi, czy to swój człowiek, czy to nie swój człowiek, bo można z mormonami też chodzić ulicami i głosić. Już teraz oni tu nie głoszą, już teraz tu mormonów w Polsce, a nie ma co, tylko święci, świadkowie Jehowy. Ale wiecie Państwo, Jezus Chrystus to był swój człowiek. Jak mogło dojść do tego, że ten swój człowiek, na którym spełniło się 312 proroctw, że został zabity? Jak to możliwe? No szatan umie wszystko. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od kiedy i gdzie można składać wnioski o pomoc na małe przetwórstwa? Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcia inwestycji, przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony osobiście lub przez osobę upoważnioną bądź dostarczony w formie przesyłki rejestrowanej. Kto może się ubiegać o przyznanie tej pomocy? Kim będą przyszli beneficjenci programu? Przeprowadzony aktualnie nabór wniosków o przyznanie pomocy adresowany jest do rolników będących osobami fizycznymi, małżonków rolników lub domowników, którzy po pierwsze podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, są zdolni do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu, a także mają nadany numer identyfikacyjny EP w rejestrze producentów utworzonym i prowadzonym przez agencję i oczywiście podejmują wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Jak wysokie wsparcie można otrzymać? Pomoc w tej grupie uprawnionych przyznawana jest i wypłacana do wysokości limitu, który dla beneficjenta w okresie PROW 2014-2020 wynosi 300 tysięcy złotych. Natomiast minimalna kwota pomocy na realizację jednej operacji wynosi 10 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że beneficjent po zawarciu umowy ponosi koszty realizacji operacji, natomiast wypłata pomocy następuje po pozytywnej ocenie wniosku o płatność. Na jakie inwestycje będzie można uzyskać to dofinansowanie? Wsparciem objęte są sektory przetwórstwa. Te najbardziej znane: mleka, mięsa, owoców i warzyw, również zbóż i ziemniaków, a także jaj, miodu, mniej konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych. W ramach naboru tematycznego wspierana jest wyłącznie działalność polegająca na przetwarzaniu tych produktów rolnych. Zwracam jednak uwagę na to, że ze wsparcia wyłączony został zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. Te audycje znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. I to już wszystko w dzisiejszych Handlofaktach. Następne jutro. Zapraszam. To Dariusz Kwiatkowski, a my jeszcze na koniec magazynu w samo południe przeniesiemy się do Włoch, gdyż tam ciekawostka, 25 osób, w tym dzieci w wieku od 8 do 12 lat, spędziło z soboty na niedzielę noc w Pałacu Dożów w Wenecji. Mówiliśmy już o kulturze, mówiliśmy już o tym, gdzie pójść, no ale oczywiście nie może zabraknąć takiej informacji dotyczącej tego, gdzie na przykład noc w soboty na niedzielę spędzali Włosi. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest pierwsza taka inicjatywa we Włoszech. O szczegółach nasz korespondent Marek Lenner. Czteroosobową rodzinę taka przyjemność kosztuje 80 euro. W cenie tej jest zwiedzanie pałacu, nocleg w jednej z komnat i oglądanie wschodu słońca nad Canal Grande, a także ciepły napój na dobranoc i poranne śniadanie. Ze sobą trzeba przynieść karimatę, figur, piżamę i latarkę. Pobyt w Pałacu Dożów trwa od 20.30 do 16.00 następnego dnia, czyli prawie 20 godzin. Na pierwszą noc zapisało się 25 osób, a na listę oczekujących następnych 80. Dyrekcja muzeum zwraca uwagę, że podobne inicjatywy podejmował już paryski Louvre i Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku, ale tylko w Wenecji noc w muzeum spędzić mogą również
wiecznie letni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I tą informacją o nocy w jakże pięknym miejscu w muzeum kończymy magazyn Samo Południe. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na magazyn na jutro, tuż po godzinie 12. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę. Do Samo Południe. Autopromocja. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że historia zatrzymała się w miejscu. Po wstąpieniu do NATO Polska miała być bezpieczna. Tymczasem na Ukrainie wybuchła wojna, a Europą wstrząsają zamachy terrorystyczne. Co zrobić, żeby Polska była bezpieczna? Radiowa Jedynka zaprasza na nową audycję. Kontrapunkt, czyli rozmowy o geopolityce. O tym, jak zmienia się świat i jak ogromny ma to wpływ na nasze życie. Kontrapunkt. Dziś o 21:00. Przelewy, rachunki, kredyty, wynagrodzenia. Gospodarka i finanse to znacznie więcej. Ekspres Gospodarczy. Przychodzą z wielkiego ucisku, to jest jeszcze przed nami, po zniszczeniu Babilonu Wielkiego, po Armagedonie, gdzie wielka rzesza ludzi przeżyje jak Noe w Arce Noego, przeżyje do nowego porządku, gdzie nie będzie śmierci, gdzie nie wopia, ani śliotu, że zawsze nie będzie, ale to ludzie, którzy czytają Biblię i dostosowują swoje życie do Bożych wymogów, żeby pasować do nowego porządku. Tacy nigdy nie pójdą do sądu, nie będą się sądzić, nie będą się przymierzać z cegłówkami, z kamieniami, nie będą nigdy zgrzytać zębami, a to wszystko jest. Także wiecie Państwo, świat moherowy, a Prawo i Sprawiedliwość to nie są prawosławni, bo prawosławnych tutaj w Warszawie po prostu nie ma. I to trzeba sobie do głowy wbić, że skoro nie ma cerkwi, nie ma baciuszek, nie ma biskupa Jakuba, nie ma prawosławnych, to nie ma co tutaj tych prawosławnych bezczelnie odrabiać. Na chama, na siłę, za wszelką cenę robić świętszego, jak to się mówi po katolicku, od papieża, że świętsza chce być od papieża. Po co to robić? Trzeba być sobą, każdy człowiek jest sobą, każdy człowiek jest inny. I to ciekawe, że Bóg Jehowa, Bóg Jahwe, każdego człowieka zna. Na pamięć. Jest godzina 13, program pierwszy, Polskie Radio. Aktualności radiowej jedynki przedstawi teraz Edyta Boźniak. W Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych rozmawiają o kolejnych unijnych sankcjach na Rosję. Chodzi o naloty w Syrii. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnego domu pomocy społecznej w Wolicy. Ośrodek został zamknięty w sobotę. W Kijowie odwołano pokaz filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. To była wyraźna sugestia ukraińskiego MSZ. Francja i Wielka Brytania, a także współrządzący w Berlinie niemieccy chadecy chcą potępienia przez Unię Europejską rosyjskich bombardowań w Syrii. Paryż, Londyn i Berlin sondują też możliwość nałożenia sankcji na Moskwę za naloty na Aleppo. Na razie jednak nie ma na to zgody w Unii. W Luksemburgu rozpoczęło się spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych poświęcone między innymi tej kwestii. Beata Płomecka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wielka Brytania wspierana przez Francję i niemieckich chadeków naciska na rozszerzenie czarnej unijnej listy. Chce, by kilkunastu Rosjan zaangażowanych w syryjski konflikt otrzymało zakaz wjazdu do Unii i by ich aktywa finansowe w Europie zostały zablokowane. A tak, na pytania o tę sprawę odpowiadała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Ta sprawa jest omawiana na razie w mediach. Na żadnym z naszych dotychczasowych spotkań żaden kraj takiego wniosku nie złożył. Wiele wskazuje na to, że po dzisiejszym spotkaniu może jedynie skończyć się na
na potępieniu Rosji za zaangażowanie w Syrii, choć na razie, jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, w projekcie wniosków z tego spotkania Rosja nie jest wspomniana. Mowa jest o Syrii i jej sojusznikach we fragmencie poświęconym zbrodniom wojennym, bombardowaniom szpitali i ludności cywilnej. Bardziej prawdopodobne wydaje się więc być zaostrzenie sankcji przeciwko władzom w Damaszku i dopisanie do czarnej listy kolejnych Syryjczyków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura w Kaliszu wszczęła postępowanie w sprawie domu pomocy w Wolicy. Śledczy badają sprawę pod kątem narażenia pensjonariuszy domu opieki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Decyzją wojewody wielkopolskiego nielegalny ośrodek został zamknięty w sobotę. Pensjonariuszy przewieziono do innych. Już w piątek prokurator zabezpieczył dokumentację medyczną pensjonariuszy, a także dotyczącą budynku. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski dziś udaje się do Korei Południowej. Podczas kilkudniowego pobytu w Seulu szef polskiej dyplomacji przeprowadzi rozmowę z koreańskim premierem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych i ministrem do spraw zjednoczenia. Wraz z szefem polskiego MSZ do Seulu polecą także przedsiębiorcy i parlamentarzyści, mówi Rafał Sobczak z MSZ. Symbolicznym elementem tej wizyty jest inauguracja bezpośrednich połączeń lotniczych LOT-u na trasie Warszawa-Seul. I właśnie tym pierwszym rejsowym lotem polskiego przewoźnika do Korei uda się polska delegacja. Przy bulwarach Wiślanych w Krakowie rozpoczęły się poszukiwania szczątków Katarzyny Z. Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego została zamordowana blisko 20 lat temu. Dno Wisły przeczesują trzy łodzie i grupa specjalna płetwonurków, a akcję śledzi Paweł Pawlica. 4-kilometrowy odcinek Wisły od Wawelu do stopnia wodnego Dąbie najpierw badany jest za pomocą specjalnych sonarów umieszczonych na łodziach, wyjaśnia Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków RP. A ławie na samą niezbyt wejdą, zejdą pod wodę i sprawdzą te miejsca, te obszary ze szczególną starannością pod kątem właśnie małych obiektów. Nurkowie szukają nie tylko gości, ale również fragmentów ubrań i przedmiotów, które studentka miała przy sobie. Jak twierdzą oficerowie krakowskiego archiwum X, na szczątkach, które mają znajdować się na dnie Wisły, mogą być jeszcze ślady, dzięki którym uda się złapać mordercę studentki. Sześć z tych rzeczy, które miała Kasia przy sobie, zostały ujawnione przy jej szczątkach. Są też ślady świadczące o pewnych niecodziennych okolicznościach psychiki naszych rozmówców, mówi anonimowo oficer operacyjny policyjnego archiwum X. Przeszukiwanie dla Wisły potrwa do piątku. W akcję zaangażowanych jest kilkunastu płetwonurków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zabójstwo studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedna z najgłośniejszych i wciąż niewyjaśnionych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. W Kijowie odwołano pokaz filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Zaplanowany na wtorek seans miał się odbyć w Instytucie Polskim, ale został odwołany i tu cytat: ze względu na zalecenia ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pokaz miał odbyć się w stołecznym kinie Kijów z udziałem reżysera i zaproszonych przez Instytut Ukraińskich Gości. Po projekcji zaplanowano dyskusję nad filmem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Forsen. Forsen na spokojny sen. Na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie, 9 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1020 hektopaskali i nie zmienia się. Wiatr słaby. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Forsen. Forsen na spokojny sen. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o dzisiejszym stanie wód głównych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej w ujściowym odcinku w niskiej i wynosił. W Karsach 262 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 37 cm wody. W Szczucinie 210, ubyło 30. W Zawichoście 322, ubyło 22. W Puławach 251, ubyło 12. W Warszawie 198, ubyło 18. W Kępie Polskiej
256 ubyło 1 cm wody. We Włocławku 218 ubyło 12. W Toruniu 257 ubyło 8. W Tczewie 410 ubyło 7. Na Sanie w Przemyślu 140 w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 99 ubyło 1 cm wody. Na Bugu we Włodawie 101 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej, w ujściowym odcinku w niskiej i wynosił. W Raciborzu Miedoni 183 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 13 cm wody. U ujścia Nysy Kłodzkiej 274 ubyło 3. W Malczycach 192 ubyło 1. W Połęcku 154 przybyło 11. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i wynosił. W Poznaniu 203 w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 238 w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. To był komunikat o dzisiejszym stanie wód głównych rzek Polski. Informacje o sytuacji hydrologicznej w kraju zainteresowani odbiorcy znajdą na stronie Instytutu pod adresem pogody.pl. Pani Elu, jak to jest w moim wieku? Zdrówko już nie takie jak kiedyś. A jak nie przeziębienie, to problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znam progresję. Dlatego powstał Molekin D3 Forte. Zalecam między innymi osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny do kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego dostępny w aptekach. Widział pan już to? Nie, słyszałem. A może czytał pan już o tym? Nie, słuchałem. Zna pan autora ze słyszenia? A dokąd pan idzie? Posłuchacz. Nowa stacja informacyjna. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Potrzebuję coś dobrego na Zatoki. Bardzo proszę, drenopuren Zatoki Hot. Wystarczy wyjrzeć na rzędkę na całym locie. I gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zabiera składniki wpływające na komfort oddychania. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymiany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Prąd jak prąd. Ale czy wiesz, że teraz dostaniesz od PGE? Oj, oj, z tą reklamą. Wszędzie Żydy, wszędzie Żydy. Orędzie socjaldemokratami zwraca uwagę dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta cytuje wpływowego działacza socjaldemokratycznej SPD Nilsa Anena, który stwierdził, że żądania zaostrzenia sankcji wobec Rosji są świadectwem bezradności. Jego zdaniem nie powinno się grozić nowymi restrykcjami w momencie, gdy Rosja i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy na temat zawieszenia broni w Syrii. W zupełnie innym tonie utrzymane są wypowiedzi polityków chadeckiej CDU. Za nowymi sankcjami opowiedział się niedawno szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbert Röttgen. Handel obrazami, handel domami, handel kamienicami, oczyszcza te kamienie. Także proszę Państwa, proszę słuchać kontrowersje wokół Warszawskiej Galerii, bo rzeczywiście tutaj kontrowersje, podejrzenia, zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, bo w Galerii Katarzyny Napierkowskiej koncerty i ceremonie ślubne. Taki nowy kelner tam stał się, gapił, ale to od razu widać, po co dziad stoi się gapi. I tak, jeden powiedział coś drugiemu, drugi powiedział coś trzeciemu. Hugon wychodził z galerii, jednego faceta pchnął, no to przecież goście, to przecież nawet nie byle kogo pchnął, bo jakiegoś, że tak powiem, ważnego człowieka. I powiedział do niego, spadaj! No to przecież, żeby to widziała Katarzyna Napiórkowska i słyszała. Ludzie widzieli, no to, ale o co chodzi? Po co Hugon wyszedł? Wyszedł, siedział na zewnątrz, kopcił papierosa, był wściekły. O co chodzi? Bo widział już przez okno, że tu siedzi Wisław Przybyłowicz i wypija lampki wina. A rzeczywiście on się nachlał tego wina sporo. No ale no, niech sobie pije, no. Jeden pije jedną lampkę, drugi trzy, trzeci cztery, czwarty pięć. Niech sobie pije.
I teraz wychodzi tutaj na jaw takie skąpstwo, wyliczanie żydowskie, no i podjudzanie. No i on podpuścił tego ochroniarza, który stał na zewnątrz. I tak samo pierwszy raz, dosłownie drugi, no ja go pierwszy raz widzę, dlatego mówię pierwszy raz. Proszę Państwa, Hugon podpuścił tego ochroniarza, wszedł i wyprosił. A to jest chamstwo. Jeżeli się wpuszcza i facet siedzi długo, no to chyba, żeby się upił i leżał jak Breżniew na oknie wystawowym, to ty szukaj i ścigaj Breżniewa, a nie tutaj jakiegoś Szydłowicza, czy ktoś tu wszedł i normalnie na nogach swoich stoi. A więc Hugon podpuścił ochroniarza, który ludzi nie zna, bo pierwszy raz był, stał pod drzwiami, przyszedł i wyprosił, wszedł i wyprosił. Co to jest? To jest chamstwo. Poza tym jeszcze raz, bo tutaj piszę w internecie, to mi się gdzieś to tutaj chowa. Młody kelner tak się przyglądał i się gapił. Po co dziady się gapił? I co się gapi? Ludzi nie zna, ale na czym polega manipulacja oszustów sprzedających obrazy? No żeby jak najwięcej tych obrazów sprzedać, to trzeba jak najmniej wina postawić, a ludzi wyprosić. No najlepiej to wyprosić kogoś, no, co by głosu swojego nie podniósł, prawda? Tak jak Pan Jezus Chrystus był jak owieczka. Wyprosić. Regionu Wielkopolskiego oraz Komitet Obrony Polskiej Ziemi. Placówka. Z nami jest Pan Wiceminister Rolnictwa Ryszard Zarudzki. Chciałem bardzo Panie Ministrze. Panie Ministrze, w którym kierunku idzie rząd w sprawie CETAMA, a później także Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Tak, dyskusję poprowadzi Grzegorz Siubowski z redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Debatę będziemy dla Państwa transmitować początek o godzinie 17. Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas i Wierch, jako ostatni żyjący cichociemny, został odznaczony odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Aleksander Tarnawski ukończył gimnazjum w Chorzowie w 1939 roku. Przedostał się przez Węgry do Francji, później do Wielkiej Brytanii. Zgłosił się do służby w kraju, został przeszkolony na intensywnych kursach dla cichociemnych. Jak mówi, to była bardzo łatwa decyzja. Nurtem GMO do Polski. To jest mechanizm arbitrażowy, który korporacjom umożliwi składanie skarg w sądzie arbitrażowym przeciwko polskiemu państwu, więc rolnicy mogą po prostu na tym mocno stracić. Nowogród po zapilnowaniu polega na tym, że mamy zastrzeżenie całe życie zawodowe związał ze Śląskiem. Pierwsza rzecz, jaka należy tutaj podkreślić, to ostateczną tutaj przyjęcie rząd podejmie, natomiast dostarczamy my, jakby i Komisja Europejska negocjuje i podpisuje i Ministerstwo Rozwoju. W tym całym elemencie Ministerstwo Rolnictwa jest jednym, które przedstawia swoje zastrzeżenia i tutaj na przykład klauzule ochronne, na przykład no tutaj jest szereg takich bardzo szczegółowych asymetrii dotyczących handlu dwustronnych, dotyczących rolnictwa. Widzimy, mamy ekspertyzę, analizujemy i patrzymy na to bardzo, bardzo mocno. To jest jedna rzecz. A drugie, wiemy też, że to też może mieć korzystne dla nas elementy. To jest druga sprawa i można je konkretnie wymienić, jak tutaj wyłączenie z liberalizacji. No tutaj jest to Radio 24. Ono nie jest takie pazerne na reklamy. Ustanowienie standardów unijnych i fitosanitarnych, zabezpieczenie się przed GMO, żeby nie było, więc to pilnujemy. To, część tej umowy jest utajniona, więc mamy dostęp do tych danych, analizujemy to i to chciałbym uspokoić, że na tym etapie nie widzimy zagrożeń. Mimo wszystko, ale rozumiemy protesty rolnikom, trzeba siadać, wyjaśniać, tłumaczyć, przekonywać i szukać, żeby te lęki były eliminowane. Panie ministrze, to co pan by powiedział tym rolnikom, na przykład, którzy dzisiaj protestowali w Poznaniu, czy także tym osobom, które w Krakowie, w Warszawie w miniony weekend protestowały, które no, mówią między innymi, że otwiera to porozumienie do sprowadzania do Europy słabej jakościowo żywności, tańszej w produkcji, a także GMO. Może to uderzyć w polski rynek zdrowej żywności niemodyfikowanej, szczególnie jabłek, w tej produkcji przecież jesteśmy europejskim potentatem. Może doprowadzić do stopniowego upadku polskiego drobnego
drobnego rolnictwa może doprowadzić do upadku przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw przetwórczych, które będą zastąpione przez rolnictwo wielkoprzemysłowe. Wiemy, że Kanada, ale wkrótce także Stany Zjednoczone, gdyby wchodziła w życie, a pewnie to się wydarzy dosyć automatycznie po cecie sprawa korporacji amerykańskich. Zagraniczne korporacje po prostu mają inną wagę i w związku z tym ci nasi rolnicy rzeczywiście czują się mocno zagrożeni, zwłaszcza, że te korporacje, i to jest druga sprawa, mogą przed sądem arbitrażowym skarżyć państwo polskie, a więc każdą tak naprawdę umowę, ustawę, która będzie dotyczyła polityki społeczno-gospodarczej. Pytanie też o zachowanie w tym wymiarze społeczno-gospodarczym polskiej suwerenności, o której tak rząd bardzo szeroko mówi. Przede wszystkim na wszystkie tematy tak w krótkim czasie nie damy nam odpowiedzieć, ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć o sprawach rolnych, że w tych tutaj jesteśmy, ale i też mówiąc generalnie, to, że będzie podpisana umowa nie znaczy jej pełnej ratyfikacji i wejście w życie, to jest po pierwsze. Po drugie, jest okres próbny, przejściowy, który jeszcze nie wiadomo, czy będzie, zaistnieje, bo nie tylko w Polsce są te obawy, więc dlatego rozumiemy protesty rolników, ale i Belgia wyraża swoje obawy, i Austria wyraża swoje obawy, i w Niemczech wiemy, ile jest różnych, więc i wspólne nasze myślenie może wyeliminować wszystkie zagrożenia. To jest po drugie. Nawet jeśli będzie podpisana, to mój argument podstawowy jest taki, że jest pewien okres, że będzie monitorowane to wszystko na bieżąco, czyli jest okres przejściowy. To nie znaczy, że ona będzie bezwzględnie obowiązywać. Jest okres przejściowy do ostatecznej ratyfikacji, gdzie zastrzegam, każdy kraj, czyli w polskim przypadku musi być parlament i prezydent, podjąć ostateczną za pewien okres czasu funkcjonowania okresu przejściowego, żeby weszła w pełni w życie. I jeszcze jedna, jeśli jeden chociażby kraj europejski nie przyjmie tej, prezydent nie podpisze tej ostatecznej zgody, mowa nie wejdzie w życie. Ale to tak trochę... Jeszcze nim to zafunkcjonuje. A z drugiej strony, dlaczego nie mamy spróbować, żeby ona w tym ograniczonym zakresie, który jest, zafunkcjonowała? Dlaczego nie mamy tego zrobić? Panie ministrze, to tak z tego, co rozmawiamy, to słyszę, że w sumie polski rząd, czy pan, czy Ministerstwo Rolnictwa liczyłoby na taki firewall ze strony jakiegoś innego państwa, no i wtedy byśmy się podpięli pod tego firewalla, ale rząd polski nie chce tego firewalla. Nie, mówimy o naszych krajowych zabezpieczeniach, a mówię w tym kontekście innych krajów, że nie tylko nie tylko polscy rolnicy mają obawy i środowiska, które przeciw temu protestują, dlatego bardzo pilnie to monitorujemy, że to jest jak gdyby rzeczywiście warte uwzględnienia, bo wymiar jest europejski, a firewall jest wewnętrzny, krajowe zabezpieczenie przed tym, które będzie jak gdyby jeszcze wdrażane, i podpisanie samo, które ma nastąpić w najbliższym czasie, o niczym tak naprawdę nie decyduje. Panie ministrze, a jaka będzie rekomendacja dla Rady Ministrów Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie? Ministerstwo Rolnictwa przedstawia cały szereg rozszerzeń do umowy, ale też przedstawiamy, to jest pierwszy punkt, mamy ich tutaj wypisane, to są bardzo szczegółowe i precyzyjne informacje, o tym informowaliśmy w ramach Komitetu Stałego Europejskiego i bieżących kontaktów też z Ministerstwem Rozwoju. Mamy neutralne, pozytywne elementy, cechy, które przedstawiamy, i szukamy tutaj rozstrzygnięć, które podejmie cała Rada Ministrów, rozważając wszystkie argumenty za i przeciw. Brak klauzuli ochronnych jako negatywne, a że tak, jeśli mam specjalistycznie wymienić, bo to jest asymetria postanowień umowy w zakresie prawa do stosowania w handlu dwustronnym klauzuli ochronnej, wynika z porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. Ograniczenie niektórych preferencji celnych udzielanych przez Kanadę tylko do importu wewnętrznych kontynentów WTO. Przewidzianej umowy docelowo nieograniczonej liberalizacji importu pszenicy. To są nasze zastrzeżenia i niewystarczająco transparentnego sposobu prowadzenia negocjacji. Bardzo konkretne, wymagające uzasadnienia nasze rekomendacje, zastrzeżenia do umowy w ramach dotychczasowej dyskusji. Ale trzeba też powiedzieć, że mamy też neutralne lub pozytywne, jak
po pierwsze, umowa przewiduje włączenie, wyłączenie z liberalizacji taryfowej mięsa drobowego oraz jaj, a także ograniczenie liberalizacji taryfy w imporcie w każdym mięsa wołowego. No tu mógłbym wymieniać te słowa dość trudne i nie wiem, czy zrozumiałe, ale chcę powiedzieć, że umowa nie zmienia unijnych standardów sanitarnych i fitosanitarnych. Oznacza to m.in. uważanie, że nie zakłada dopuszczenia do rynku produktów kanadyjskich, które obecnie nie są dopuszczone ze względu na spełnienia unijnych norm, na przykład wołowiny z hormonami. I tak mógłbym jeszcze co najmniej trzy bardzo pokaźne tutaj elementy wymienić, zapisy rozdziału w sprawie środków sanitarnych, fitosanitarnych, dających szansę na uproszczenie i przepisywanie procedur dopuszczenia produktów unijnych na rynek Kanady. Panie redaktorze, jak zawsze każde umowy, jak każde tego typu budzące społeczne różne nastroje mają są to odczucia, mają pozytywną stronę i negatywną. My je znamy, identyfikujemy, tak będziemy rekomendować Radzie Ministrów. No właśnie, o tę rekomendację, panie ministrze, pytam, bo kiedy przygotowujemy raport, no to są zalety, wady, szanse, zagrożenia, słabe strony, mocne strony, prawda, cała ta analiza, ale później musi być zdanie. Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje i co rekomenduje Radzie Ministrów? Ministerstwo Rolnictwa będzie wspólnie wypracowywać najlepsze dla kraju w dyskusji. I rekomenduję, jesteśmy za tym, aby zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa w sposób zasadniczy. I to będzie. Jesteśmy za tym, żeby tak jak pan, wszystkie obawy, które są z tym związane przez rolników, to były maksymalnie wyjaśnione. Jesteśmy za tym, żeby wspierać rolników i wyjaśniać wszystkie istniejące wątpliwości. Tylko czy to się da zrobić w ramach CETA? Pierwszy element to po pierwsze. A po drugie, to się na rzecz CETA, na rzecz tego, czy idziemy w tą stronę, czy nie, tak jak starałem się przedstawić to wcześniej, ta procedura nie jest zamknięta i ostatecznie w ten sposób nie decydujemy, tylko określamy też nasze możliwości w kierunku rozwoju. A kiedy można się spodziewać, panie ministrze, tej decyzji Rady Ministrów w tej sprawie? No przed, wiadomo, że przed szczytem, ale czy jest już jakaś agenda w tej sprawie? Oczekuję krócej. To jest bez ministra Jurgiela i to stanowisko jest ostatecznie wypracowywane. No i myślę, że w najbliższym czasie, tak powiem, najbardziej ogólnie. Enigmatycznie. Oczywiście przed, enigmatycznie, trochę enigmatycznie, ale staram się tutaj zachować jakąś kolej rzeczy. To minister, to jest to, co jest w gestii ministra Jurgiela, on sam o tym powie. Bo to jest też, panie ministrze, tak kończąc, no pewne niebezpieczeństwo polityczne, ponieważ mogą wam wyborcy zarzucić, że rząd, podpisując to porozumienie, oddaje kawałek suwerenności jakimś anonimowym arbitrażom, korporacjom ponadnarodowym, które bez ograniczeń korzystają z genetyki, z chemii, a to jest ewidentnie sprzeczne z elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, które dzisiaj rządzi. Nie ma takiego zagrożenia, byśmy sprzeciwili, czy przeciwnie, wystąpili przeciwko naszym. Konsekwentnie realizujemy nasze wyborcze postulaty, nasz wyborczy program, co staramy się to udowadniać na każdego dnia naszej pracy w ministerstwie. Niedługo jest rok pracy resortu, będzie okazja na podsumowanie. Zapewniam, że mamy co do przedstawienia i na jakim etapie jesteśmy realizacji naszego programu. Jeśli są sprawy dyskusyjne, to one zawsze będą, muszą być. To będziemy tutaj pilnować interesów polskiego rolnika i co do tego nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Bardzo dziękuję, wiceminister rolnictwa, pan Ryszard Zarudzki, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Prawie 5,5 tygodnia dla pacjentów, którzy mają zieloną kartę, jest prawie 2,5 tygodnia, więc jeśli to wszystko tego dnia, bo jeśli uchodźcy specjalistę, to pacjenci z zieloną kartą, Radio Conchita. Pacjenci bez zielonej karty. Także w czasie, kiedy tutaj na Nowym Świecie mówią, damy sobie radę, lepiej, żebyście jako ci moherowi nie dali sobie tej rady, bo to jest tylko krecha, rysa, Larysa Szewczenko. Europa zabiła Jezusa.
ręce, że się mu związali, koronę cierniową założyli i ryczeli ze śmiechu, drwiąc z niego.